Choć lutowa pogoda nie zawsze zachęca do spacerów, to jednak w cieplejsze dni warto przespacerować się zrewitalizowaną Aleją Juliusza Słowackiego. Popularne wały przez wiele lat nie były zbyt zachęcającą lokalizacją, a szkoda, bo to ciekawe miejsce przede wszystkim historycznie. Teraz po rewitalizacji można się o tym przekonać na spacerze. Wzdłuż alejki ustawiono kilkanaście tablic informacyjnych. To z nich można dowiedzieć się o historii tego miejsca, o samych wałach fortyfikacyjnych, bramie kościańskiej czy piwniczce prochowej, ale też o produkcji prochu w dawnym Lesznie. Tablice zawierają też informacje o przebiegu badań archeologicznych przeprowadzonych na tym terenie. Zlikwidowano stary betonowy mur, który zasłaniał dawne wały fortyfikacyjne. Uporządkowano zieleń, wycięto kilka starych drzew, lecz widoczne są nowe nasadzenia. Alejka Słowackiego doczekała się również nowej nawierzchni, oświetlenia oraz obiektów małej architektury, w tym ławek czy stojaków rowerowych. Rewitalizacja Alejki Słowackiego kosztowała ponad 2 miliony złotych. Pieniądze pochodziły z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. U wylotu alejki znajduje się płaskorzeźba na budynku przy ulicy Narutowicza 34, makieta Leszna z 1790 roku, czyli sprzed ostatniego wielkiego pożaru, i obrys bramy kościańskiej, której istnienie w tym dokładnie miejscu potwierdziły wykopaliska archeologiczne.